Cześć, siemano, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale To Ja Kamera i zapraszam was na pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale, czyli od zera do youtubera. Strzelcie oczywiście subika na kanale oraz łapeczkę w górę, będzie mnie to bardzo motywowało do kolejnych filmów z tej serii. No i co, pokrótce mówiąc, o co chodzi w tej serii. Będzie to seria polegała na ogarnianiu OBS-a i wszystkich rzeczy związanych ze streamowaniem, nagrywaniem i tak dalej, i tak dalej. No i co, chyba bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać 10 odcinek, czyli podstawowe informacje, podstawowe ogarnianie OBS-a. No i dobra, przenieśliśmy się już do OBS-a, gdzie dzieje się cała magia. Na początku klikamy sobie ten plusik tutaj. Powiedzmy, będzie to scena nagrywka. Powiedzmy tak. Ja tu mam przejście, ale to jest nieważne. Na początku oczywiście, żeby cokolwiek zrobić, musimy zacząć od kliknięcia w tym miejscu plusika i musimy ogarnąć wszystkie te rzeczy. Na początku klikamy przechwytywanie wejścia dźwięku, czyli nasz mikrofon. Proszę bardzo, i tutaj urządzenie domyślne, albo sobie wybieramy. U mnie to będzie mój mikrofon, proszę bardzo. I nasz mikrofon już działa, ale żeby nam się nic nie świeciło, ja na razie go wyłączę. Kolejną bardzo ważną rzeczą podczas streamowania jest to, aby przechwytywać coś, albo ekran, albo grę, albo okno. Wybierzmy sobie ekran, czyli przechwytywanie wszystkiego, co znajduje się na monitorze. Także bierzemy sobie, powiedzmy, ekran, to nazwiemy. Proszę bardzo, będzie to ekran, ok. No i przenosi nas się tutaj. Tutaj mam dwa monitory do wybrania, ale sobie wezmę ten. No i mamy coś takiego. Wiem, wygląda to strasznie, ale spokojnie, wszystko jest dobrze. Następną rzeczą, jakbyśmy chcieli przechwytywać tylko dane okno, klikamy przechwytywanie okna. Powiedzmy, będzie to okno. Nazwijmy sobie to okno. Teraz klikamy i zamiast OBS-a, powiedzmy, będzie, no, operę sobie weźmiemy. Tutaj widać już mój kanał. I teraz w tym miejscu mamy nałożone dwa ekrany. Ale jak my, że tylko jeden ekran był widoczny, to musimy na przykład kliknąć to. I teraz pojawia nam się taki czarny tutaj pasek, no bo niestety jak mam przechwytywanie okna, no to pojawia nam się ten pasek, bo nie mamy paska zadań. Kolejną bardzo ważną rzeczą są ustawienia, więc klikamy sobie w ustawienia. Ja już tutaj mam troszeczkę porobione, ale pokrótce mówiąc, w tej zakładce w sumie nie polecam nic zmieniać. Tak jak jest, tak niech będzie. Bardzo ważna zakładka jest to stream. Klikamy tutaj. No i tutaj wybieramy sobie platformę, na jakiej będziemy stream. Musimy wybrać bitrate. Bitrate jest to coś takiego jak przepływność streama, żeby nie klatkowało. Po prostu jest to takie dostosowanie do internetu. A żeby ustawić bitrate, przechodzimy sobie w zakładkę wyjście i w tym miejscu mamy bitrate obrazu. Ja mam 6500, chociaż jest to i tak bardzo, bardzo, bardzo malutko w porównaniu do tego, co mój internet osiąga. Teraz zapytacie pewnie, jak ten bitrate ustawić do swojego internetu. To jest bardzo proste. Wpisujemy sobie stronkę speed test bierzemy i to jest pierwszy link, czyli speedtest.pl. Tutaj macie przybliżone, bo byście widzieli moje IP i tak dalej. Także musimy kliknąć start. Ważniejszy jest upload, czyli to, co mamy tutaj napisane. Download nie jest aż tak ważny, żeby ustawić w OBS-ie. Najważniejszy jest upload. U mnie 127.32, tylko teraz powiecie, po co mi to, jakby do czego mi to jest. Dobrze, wytłumaczył to CDX na swoim filmie.
mamy nasze megabajty na sekundę, po czym najlepiej jest to zamienić na kilobajty na sekundę. I te kilobajty na sekundę, czyli to, co nam tutaj wyjdzie, mnożymy razy 80%, aby te 20% zostało na, wiecie, RAM jakiś po prostu gier albo inne przeglądarki. No i nam tutaj wynik wychodzi. Dobra, w moim przypadku wyszło to 27, czyli bierzemy 27 tysięcy, bo no 27 megabajtów na sekundę zamieniamy na kilobajty na sekundę, czyli razy 1000 robimy. No i to mnożymy razy 80%, 10% i wychodzi nam 21600. W moim przypadku wychodzi 21600, czyli mógłbym nawet na 20 tysięcy ustawić bitrate. Ale ja mam po prostu więcej w zanadrzu, bo ja podczas streama mam bardzo dużo otwartych kart i żeby wszystko mi po prostu wyrabiało, to właśnie mam na mniejszy bitrate ustawiony. Więc jeżeli już przetestowaliśmy, to wpisujemy sobie tą liczbę, jaką właśnie nam wyszła z kalkulatora w tym miejscu. I kolejną bardzo ważną zakładką jest zakładka obraz. W tym miejscu mamy no, obraz, w jakim będziemy robić streama. W tym miejscu klikamy albo to, albo to. No zależy, no, czy nam internet wyrobi, ogólnie komputer. Jeżeli no, damy radę, to oczywiście w 1080p polecam streamować, bo jest to no, po prostu najlepsza z możliwych na razie oczywiście... czego? Rozdzielczości. No i oczywiście FPS-y. Jeżeli wasz komputer nie wyrabia, no to oczywiście klikamy 30 FPS-ów. W tym miejscu zamieniamy na 30 FPS-ów. Jeżeli komputer jest dobry, to można zwykłe 60 FPS-ów ustawić. Kolejną zakładką są skróty klawiszowe, z czego ja w sumie mówiąc szczerze nie korzystam. Skrót klawiszowy, jak sama nazwa mówi, po prostu możemy jaki skrót klawiszowy sobie dodać, aby, nie wiem, jak mamy jeden ekran, to żeby kliknąć start jakimś przyciskiem, czy stop, nie wiem, ale mi to jest totalnie niepotrzebne. No i dobra, po wszystkich zmianach klikamy OK. No ale teraz zapytacie mnie, jak zrobić, żeby mieć na przykład overlaya na streamku. No to już pokazuję. Klikamy sobie obraz w tym miejscu. Następnie, nie wiem, nazywamy powiedzmy overlay. No ja tutaj muszę nazwać odcinek, no bo już mam taką nazwę. Także sobie tutaj po prostu klikamy OK. Przenosi nas w takie miejsce, gdzie musimy plik obrazu, czyli przeglądaj, klikamy. No i tutaj nam się wyświetlają oczywiście jakieś różne rzeczy z naszego komputera. Ja tylko muszę wybrać to, co nas interesuje. Klikam otwórz. No i proszę bardzo, mamy mojego overlaya, którego w sumie niedawno stworzyłem, ale halo, gdzie są moje wszystkie rzeczy? Jak popatrzycie w tym miejscu, no to overlay nasz jest na samej górze. Musimy lewym przyciskiem myszy go przyciągnąć w dół, a dokładnie tutaj mamy dostosowane do naszego overlaya, proszę bardzo. No i tak to wygląda. Jedną rzeczą, jaką bym chciał wam pokazać, jest to tekst. Powiedzmy, nie wiem, tekst, sobie weźmiemy tekst. I powiedzmy, że będziemy mieli chwilę ZW. No to co? Chcę napisać widzom zaraz wracam. Oczywiście można zostawić po prostu w ten sposób, będzie zaraz wracam i nic więcej, ale ja oczywiście polecałbym zrobić coś więcej. Klikamy sobie filtry. W tym miejscu klikamy sobie plusik i w tym miejscu klikamy przewijanie. No możemy to tak zostawić. Przewijanie to jest coś takiego, że będzie nam się przesuwało tylko no kamera super ekspert i nie to kliknął. Już kliknąłem odpowiednią rzecz. Klikamy sobie, no i możemy tak szybko zrobić.
Możemy zrobić w tą stronę. Możemy zrobić w tą stronę. Jak kto woli, ja polecam zrobić takie... O, coś takiego, zapętlenie oczywiście zrobić. Tylko jak widzicie, to coś nam tutaj się dzieje, zaraz wracam. Mamy jakieś takie połączone. Także żeby to, żeby tego nie było, musimy sobie wziąć właściwości i w tym miejscu dodać po prostu zwykłą spację. Nic więcej, zaraz wracam, mamy, ale to jest nie wszystko. I tu mamy czcionkę. Oczywiście czcionek jest bardzo dużo, tak jak we wszystkich innych programach, ja tutaj nie będę zmieniał. Tutaj możemy dodać różne kolory, przezroczystość, ogólnie można się mega tym napisem pobawić. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jak tak strzelcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie, abym zrobił kolejną część, tylko na przykład, nie wiem, z alertami, widżetami wszystkimi, czy jakieś alerty, liczniki, subskrypcji i tak dalej, oczywiście strzelcie łapę w górę oraz subika, będzie mnie to bardzo motywowało do kolejnych filmów. A ja będę z wami się żegnał, do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu, na razie, cześć, cześć!